Tytułem wstępu chciałbym trochę powiedzieć o tym, po co w ogóle nawadniać osuszone torfowiska i ile ich jest, a później przejdę do torfowiska Łuknojno, które mamy tu, torfowisk wokół jeziora Łuknojno, które tutaj mamy w takiej zimowej szacie jak teraz, mniej więcej z zeszłego roku. Większość z Państwa zapewne, ja muszę uważać, żeby nie zaburzać filmowania, może powinienem z tamtej strony. Większość z Państwa była prawdopodobnie na mokradłach torfowych, na bagnach, torfowiskach. Mamy tutaj przedstawicieli lasów państwowych, mamy rolników. Bagna są bardzo różne. Mogą być zalesione, mogą być mieć wodę otwartą. Czasem wskutek działalności człowieka, tak jak tutaj na tej torfiance. Ale przeważnie ta woda jest zgromadzona w torfie. Zwykle bagna są zielone, ponieważ są ekosystemem zbudowanym przez rośliny i w to sposób wyjątkowy. Są ekosystemem, w którym te rośliny budują siedlisko, na którym same rosną i dają miejsce życia wielu gatunkom, które gdzie indziej występować nie mogą. Więc powodów, żeby chronić mokradła, jest bardzo dużo. Na poprzednim slajdzie wodniczka, nasz najrzadszy ptak wędrowny związany z bagnami biebrzańskimi i poleskimi. Żurawie, płazy, można by wymieniać długo. Te wyjątkowe warunki, które spowodowały, że tam występują wyspecjalizowane gatunki roślin, takie jak chociażby rosiczki, czy tużyce, które tylko na pozór przypominają trawy, ale tak naprawdę są kompletnie inną grupą roślin o wyspecjalizowanych strukturach, które umożliwiają im życie w beztlenowym podłożu. Te wszystkie przystosowania są związane z tym, że bagna akumulują torf. Ja definiuję bagna jako ekosystemy mokradłowe akumulujące torf, czyli tak innymi słowy żywe torfowiska. Torfowiska, które nie zostały odwodnione, są bagnami. A podstawową funkcją, czy podstawowym parametrem, który pozwala je odróżnić od ekosystemów niebagiennych, jest właśnie torf. Torf nierozłożony, torf zachowany dzięki warunkom beztlenowym panującym w podłożu. Żeby zrozumieć, dlaczego torf się nie rozkłada, czym jest, to wystarczy wyobrazić sobie beczkę z kiszoną kapustą, czy ogórkami, czy chociażby butelkę wina zakorkowanego w momencie, jak chcemy przerwać fermentację. Nie ma dostępu tlenu. Fermentacja nie idzie dalej i szczątki roślinne zachowują się w stanie niezmienionym na bardzo długo i takim właśnie konserwantem biomasy roślinnej jest nieodwodnione torfowisko. Od kilkudziesięciu lat naukowcy badają związek torfowisk z klimatem i coraz bardziej się dowiadujemy, że on jest fundamentalny, że torfowiska są jednymi z najważniejszych regulatorów klimatu ziemskiego. Na tym slajdzie jest esencja tego, co chcę powiedzieć. Właściwie prościej nie można. Bagna akumulują dwutlenek węgla, czy akumulują węgiel, a więc usuwają dwutlenek węgla z atmosfery, ponieważ część tego dwutlenku węgla, który w procesie fotosyntezy rośliny wbudują w swoje tkanki, zostaje wbudowana w torf. Jeżeli torfowisko odwodnimy, wykopiemy na nim rów, ten torf zaczyna się rozkładać. Z tego korzystają rolnicy, no bo po to odwadniamy, żeby torf się rozkładał, zamieniał się właściwie w takie wielkie kompostowisko, z którego uwalniają się substancje pokarmowe dla roślin, ale jednocześnie ucieka ten zgromadzony węgiel w postaci dwutlenku węgla. Przy czym, co trzeba dodać, to uwalnianie dwutlenku węgla jest około 20 razy szybsze niż była akumulacja. Innymi słowy, jeśli możemy mówić o polskich torfowiskach, czyli tych, które istnieją od powstania państwa polskiego przez 1000 lat, to węgiel, który gromadził się w nich w pokładach torfu przez te 1000 lat, przez 50 lat Polski Ludowej uleciał w powietrze. To jest ta relacja czasowa. To gromadzenie węgla w torfowiskach jest bardzo powolne. Torfowisko przyrasta milimetr swojej grubości rocznie. Natomiast i dlatego w kontekście zmiany klimatu, oczywiście to, że torfowiska ściągają dwutlenek węgla z atmosfery, jest bardzo ważne, ale jeszcze ważniejsze jest to, żeby nie dopuścić do jego ucieczki, bo ta jest znacznie szybsza.
W tle Bagno Ławki, nasze największe torfowisko w Polsce, jeśli chodzi o pojedynczy kompleks torfowy, Dolina Biebrzy, tutaj taka najczęściej pokazywana informacja. Torfowiska w skali świata, jeśli chodzi o zasoby węgla światowe, torfowiska w skali świata mają dwa razy więcej węgla niż wszystkie lasy na kuli ziemskiej razem wzięte, jeśli chodzi o biomasę rosnących tam roślin. Przy czym torfowiska zajmują 3% powierzchni lądów, a lasy 30%. Więc są to bardzo skoncentrowane, jeśli chodzi o zasoby węgla, ekosystemy, bardzo gęste, jeśli chodzi o zasoby węgla. To jest 1/3 glebowego węgla organicznego na Ziemi w tych 3% powierzchni lądów. I to oznacza, że od tego, jak będziemy traktować te ekosystemy, bardzo zależy bilans czy ilość atmosferycznego dwutlenku węgla. Tak? One są bardzo efektywnymi pochłaniaczami, ale odwodnione mogą stać się bardzo znaczącymi źródłami dwutlenku węgla do atmosfery. A jak spojrzymy na mapę mokradeł Polski, z których większość, no, połowa mniej więcej to torfowiska, nie mamy takiej mapy wyłącznie dla torfowisk, i spojrzymy na szacunkową wilgotność na podstawie aktualnej roślinności, to zobaczymy, że wszystkie prawie mokradła Polski są w pewnym stopniu przesuszone, co oznacza, że my tracimy ten zgromadzony przez poprzednie tysiące lat węgiel bardzo szybko do atmosfery. Jak spojrzymy na status torfowisk w Europie, na czerwono jest odsetek odwodnionych, na niebiesko te, które są naturalne, to Polska jest wśród krajów o największym stopniu przekształcenia. Przekształciliśmy 85% naszych torfowisk. To są szacunki na podstawie nieaktualnych już częściowo danych, więc prawdopodobnie jest jeszcze gorzej. Pod nami jest tylko Dania, Holandia i Niemcy. W najlepszej kondycji są kraje skandynawskie. A jeżeli spojrzymy na skalę Unii Europejskiej, to nie, to może inaczej. Te kółka pokazują, jaką część gruntów rolniczych stanowią te odwodnione torfowiska, to jest skala Unii Europejskiej, i jednocześnie za jaką część emisji z sektora rolniczego odpowiadają. W skali Unii Europejskiej, jeśli byśmy nawodnili osuszone torfowiska, stracilibyśmy raptem 3% gruntów rolniczych, a zmniejszylibyśmy emisję gazów cieplarnianych z sektora rolniczego o 1/4. W przypadku Polski to jest 4% gruntów rolniczych i zmniejszenie o około połowę, bo to 41% według mnie jest niedoszacowane. Więc ja to pokazuję po to, żeby powiedzieć, uprzedzić te argumenty, że przecież potrzebujemy gruntów rolniczych do produkcji żywności. Oczywiście potrzebujemy i to jest niezaprzeczalne. Natomiast my nie mówimy o tym, że trzeba wycofać znaczącą ich ilość. To jest raptem niewielkie parę procent, a zyski, jeśli chodzi o wpływ na klimat, są bardzo duże. Bardzo duże, bo to są naprawdę gigantyczne emisje. Takie łąki, podobne jak tutaj nad jeziorem Łuknajno, to jest akurat zdjęcie z torfowiska Wizna, emitują do 30 ton na hektar na rok. To tak jakby samochodem osobowym przejechać 300 tysięcy kilometrów w ciągu roku. Tyle jeden hektar torfowiska emituje. Jeżeli zaoramy tą powierzchnię torfowiska, no to jeszcze szybciej ten dwutlenek węgla ucieka. Ucieka również pod lasami na osuszonych torfowiskach, a w skali Polski ta ucieczka to jest nawet teraz więcej. Ja nie poprawiłem tego slajdu, według ostatnich estymacji to jest razem z wydobyciem torfu 36 milionów ton dwutlenku węgla w skali kraju, a więc mniej więcej tyle, ile emituje największe przemysłowe źródło w Unii Europejskiej dwutlenku węgla. Wiecie Państwo, co to jest? To jest Bełchatów, tak. To przeszło to jako informacja już polityczna, znalazło się to porównanie w programie nowej koalicji rządowej, która prawdopodobnie będzie rządzić, więc trzymamy ich za słowo, że wprowadzą nowe instrumenty. No parę obrazków, jak w Polsce te osuszone torfowiska wyglądają. To nie jest nad jeziorem Łuknajno, aczkolwiek nad jeziorem Łuknajno wygląda to trochę podobnie jak nad Łebą, to jest Łeba, bo te torfowiska osuszone też są polderem. Proszę spojrzeć, one leżą niżej niż poziom wody w Łebie, tylko tutaj są intensywnie użytkowane, nad Łuknajnem nie. Ale to też jest Pomorze, też skraj Doliny Łeby. Tutaj one są koszone i siano jest porzucane. Tutaj są w większości niekoszone, to jest Mazowsze. To jest też Mazowsze, torfowisko Całowanie, gdzie
właściwie już nie ma rolnictwa. Torfowisko dalej jest osuszone i dominują na nim pokrzywy. Wiele torfowisk ulega pożarom, a jeżeli pożary zejdą do złoża torfu, no to wtedy emisje są gigantyczne. Tracimy nie tylko ten próbujący się jeszcze bronić ekosystem, ale emitowane są też bardzo duże ilości szkodliwych związków, dioksyn, benzapiren i tak dalej. No ale emisje skaczą kilkukrotnie. Mimo to wciąż próbujemy odwadniać. Wciąż w różnych miejscach znajdujemy takie sytuacje, że właściciele gruntów albo lokalne inicjatywy, albo Wody Polskie w ramach podtrzymywania rutyny dotychczasowej pogłębiają rowy albo budują nowe. Więc, no i jeszcze parę, a to akurat zdjęcie z Holandii, ale zaraz będzie zdjęcie podobne z Polski. Dodatkowe efekty tego to eutrofizacja wód powierzchniowych. Z rozkładu torfu, ale również z użytkowania intensywnego torfowisk do tych płytkich wód gruntowych przechodzą substancje pokarmowe nawozowe, spływają do wód powierzchniowych, powodując zakwity glonów. Jeśli te wody powierzchniowe są połączone z, a są zwykle połączone, jeżeli to są rzeki, z głównym odbiornikiem wód ze zlewni, jakim jest Wisła czy Odra, to to wszystko koniec końców trafia do Bałtyku. Po co osuszaliśmy? Osuszaliśmy, żeby przekształcić te grunty na grunty rolnicze. Prawie zawsze, te, które pokazywałem, no część oczywiście to są też uproduktywnienie lasów państwowych, ale spójrzmy na zyski. Średnia wartość siana z jedno- lub dwukośnej łąki, takich mamy większość, to jest około 600 zł na hektar na rok, to jest z zeszłego roku średnia wartość. Oczywiście można to wywindować kilkukrotnie, kosząc i nawożąc intensywnie, ale wtedy są z kolei koszty użytkowania. Ile straciliśmy? To wszystko, proszę Państwa, można przeliczyć na pieniądze. Jeśli te emisje, około 30 ton CO2 na hektar na rok, przeliczymy według cen redukcji, pozwolenia na emisję CO2 na rynku ETS europejskim, na poziomie 90 euro, to jest akurat dla maja 22, teraz jest 80, ta cena skacze, to uzyskamy z hektara koszty odwodnienia na poziomie kilkunastu tysięcy złotych. Jeśli policzymy koszty utraconej retencji wody według kosztów budowy zbiorników retencyjnych, to wychodzi strata z powodu retencji na poziomie znowu około 12 tysięcy złotych na hektar na rok. To są, notabene metoda jest według profesora Grygoruka, który za chwilę będzie przemawiał, czyli na podstawie uśrednionych kosztów budowy zbiorników retencyjnych zamortyzowanych na 50 lat. No a jednocześnie do kosztów należy utrata różnorodności biologicznej. Bagna są w tej chwili najszybciej tracącymi gatunki ekosystemami na Ziemi. Więc co musimy zrobić? Musimy zaprzestać osuszać, ale musimy też przywrócić wodę na osuszonych torfowiskach i tutaj są dwie drogi. Część musimy oddać przyrodzie, to jest pełna restytucja przyrodnicza, a część na części dobra może być druga droga, czyli zastąpienie rolnictwa odwodnieniowego rolnictwem bagiennym, czyli paludikulturą. Jest mnóstwo publikacji naukowych, które pokazują, że to trzeba zrobić. Które pokazują, że torfowiska z wysokim poziomem wody są dobre dla klimatu. Torfowiska odwodnione emitują dwutlenek węgla i inne gazy cieplarniane, podtlenek azotu i koniec końców metan, który z naturalnych też się ulatnia, ale z odwodnionych też, tylko w innym miejscu. Bo poza tym, co my możemy zmierzyć w obrębie torfowiska, ten dwutlenek węgla, to bardzo dużo rozłożonej materii organicznej przechodzi do wód podziemnych i uwalnia się z wód powierzchniowych. Więc jest to wpływ na cały krajobraz i do rzeczy. Pytanie, czy to jest realne? No, doświadczenia z sąsiednich krajów pokazują, że tak. W Niemczech system offsetów węglowych dostępnych, także można zapłacić, żeby skompensować swoje emisje, jest wyprzedany, a więc popyt przewyższa podaż. Jest mnóstwo podręczników o tym, jak to robić, a nasze publikacje pokazują, że to jest po pierwsze opłacalne ekonomicznie, a po drugie
pokazują, że ludzie tego chcą. Zrobiliśmy ankietę w Polsce, Niemczech i Danii o tym, jak ludzie chcieliby, żeby wyglądało sąsiedztwo rzek akurat, a nie jezior. I wszędzie wygrały dzikie mokradła nad rzekami, a nie uregulowany i równy krajobraz. Przynajmniej jeśli chodzi o estetykę, ale pogłębiała tą decyzję w tym badaniu wiedza o tym, jak wpływają na klimat i oczyszczanie wód te ekosystemy. Chcę powiedzieć, że Centrum Ochrony Mokradeł również przygotowało strategię ochrony mokradeł w Polsce na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która teraz zaczyna być wyjmowana z szuflady, ten projekt, bo został tam schowany, więc mamy nadzieję, że ona zacznie być wdrażana i tam jest sporo pomysłów na instrumenty na poziomie krajowym. Czy ja jeszcze mam 5 minut, Magdo? Masz jeszcze dokładnie 5 minut. No to na koniec to Łuknajno. Musiałem poświęcić trochę czasu sprawom ogólnym, żeby nas wprowadzić, ale okolice Łuknajna, proszę Państwa, dają wyjątkowy potencjał i to jest pomysł na pierwszy tak naprawdę projekt wielkoskalowy, który byłby finansowany prywatnie, byłby finansowany przez sektor biznesowy. Dotychczas ponowne nawadnianie torfowisk w Polsce było ograniczone co do skali, było robione trochę w lasach państwowych, to są bardzo cenne doświadczenia i na terenach chronionych. Natomiast żeby to miało efekt i dużej retencji w krajobrazie i efekt klimatyczny, musimy zaangażować pieniądze z sektora gospodarki i dokonać takiego upscalingu, zwiększyć skalę na setki tysięcy hektarów tak naprawdę w Polsce. Mamy do zabagnienia przez najbliższe 30 lat jakieś 1 200 000 hektarów. Zabagnienia, podwyższenia poziomu wody. Okolice jeziora Łuknajno, tutaj widać wodę w wielu miejscach na powierzchni, ale to jest woda roztopowa ze świeżych opadów śniegu, zeszłoroczne zdjęcia, które Grzegorz nam robił dronem. To jest system odwodniony, system, który jest polderem. Tutaj mamy przepompownię, która te wody w czasie wysokich wód przepompowuje do jeziora Łuknajno. I to oczywiście miało kiedyś sens. W tym czasie, kiedy te miało sens z punktu widzenia konwencjonalnej gospodarki, no bo te obszary były użytkowane kośnie z przeznaczeniem na pasze, natomiast w tej chwili już nie są. Więc my stoimy na stanowisku i chcemy do Państwa zaapelować o podjęcie tej idei. Dzień dobry, panie burmistrzu. Bardzo nam miło, ale klucza w najlepszym momencie. Żeby zmienić koncepcję tego gospodarowania, żeby rozważyć, czy to usuwanie wody z tego torfowiska jest nam jeszcze potrzebne. Wiemy, że tu są inne plany jeszcze dotyczące tego obszaru. Wiemy, że tu ma przebiegać prawdopodobnie, ale jeszcze nie wszystko jest zdecydowane. Droga S16. Uważamy, że to nie stoi co do zasady na przeszkodzie, jeśli chodzi o ponowne nawodnienie torfowisk. Natomiast stoi na przeszkodzie przeznaczenia tego terenu generalnie dla przyrody. Więc chcielibyśmy jako przyrodnicy, żeby tej nowej trasy tutaj nie było. Ale nawet jeśli ona będzie, spróbujmy mówić o tym projekcie powstrzymania emisji z tego terenu i przywrócenia wody jako takim nowym status quo. Jeżeli coś ma być tu planowane, to niech wezmą to pod uwagę, krótko mówiąc. Na żółto są zaznaczone torfowiska wokół jeziora Łuknajno, aż do jeziora Tałtowisko, jak widzicie Państwo, one sięgają. Tutaj jest mniej więcej podział między zlewnią Tałtowiska i zlewnią Łuknajna w tych torfowiskach. Zbliżenie. Myślimy na razie o tym terenie, ale ten też jest w zasięgu ewentualnego projektu. To są torfowiska dawno odwodnione. Wiemy, że na mapach z początków, z lat 30. XX wieku, czy 20. już są tutaj rowy, aczkolwiek nie tak gęste. Jeszcze nie było przepompowni. Proszę Państwa, ponad 100 lat odwadniania torfowiska to jest utrata mniej więcej 2 metrów torfu. Najpierw torf się zagęszcza po oddaniu wody, później mniej więcej centymetr, 2 centymetry rocznie się rozkładają pod wpływem odwodnienia. Musimy sobie wyobrazić, jak to wpłynęło na zasoby wodne w krajobrazie, które to te 2 metry torfu też trzymało. On był w 95% wagi wodą. Więc
No, można też policzyć emisję. Możliwe redukcje emisji z tych torfowisk to jest 18 tysięcy, prawie 19 tysięcy ton dwutlenku węgla rocznie na podstawie aktualnej roślinności i tego, co tu można uzyskać. To jest własność gruntów. Tutaj mamy unikalną sytuację, że grunty we własności Skarbu Państwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, są administrowane przez Park Krajobrazowy, a więc nie ma tego paradygmatu, że KOWR musi gospodarować komercyjnie i dzierżawić, żeby zarabiać. Więc mamy okazję, żeby współpracować z takim projektem na gruntach Skarbu Państwa i na gruntach prywatnych, ponieważ dzięki Magdzie i Oli, które odwiedziły właściwie wszystkich właścicieli tych gruntów, wiemy, że państwo są zainteresowani współpracą na rzecz podwyższenia poziomu wody. No bo w końcu mamy również partnera biznesowego, który jest zainteresowany wsparciem nas w sprzedaży offsetów węglowych z tych torfowisk, o tym powie Ola, i wygenerowaniu przychodu dla właścicieli gruntów. No i wreszcie mamy administrację przychylną temu, to wiemy, dzięki temu, że został tutaj opracowany miejscowy plan zagospodarowania dla tych terenów zaznaczonych na żółto. Właściwie ochrona przyrody jest jedynym wyjściem, bo wszystkie działania, które mogą negatywnie wpłynąć na stan tych torfowisk, są wykluczone i nie ma tu możliwości zabudowy itd. Różne są możliwości działań hydrologicznych. O tym powie za chwilę profesor Grygoruk. Można mówić o piętrzeniach na rowach w postaci zastawek albo tam ziemnych, lokalnie zasypując te rowy. Można modyfikować działanie na przepompowni. O tym chcielibyśmy z Państwem bardzo porozmawiać. Modyfikować. Można mówić o tym, czy ona jest potrzebna i o ewentualnym wyłączeniu. Koniec czasu. Mamy synergię różnych korzyści dla rolników, dla odwiedzających ten teren turystów. To nie jest kładka z Nadłuknajna, to jest kładka z naszego pierwszego projektu Bagnocałowanie, który stał się jedną z najciekawszych podobno atrakcji spacerowych, turystycznych okolic Warszawy i chcielibyśmy, żeby ten projekt, jeśli się uda, również taką atrakcją dla Mikołajek się stał, bo to nie tylko chodzi o to, żeby iść po kładce nad czymś mokrym, ale żeby opowiedzieć historię. A historia o tym, że trzeba zmieniać podejście do gospodarowania przyrodą, akceptować to, że się uczymy i można naprawiać to, co zniszczyliśmy, jest fascynująca dla wielu ludzi. To jest chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. Jeśli przedłużyłem o 2-3 minuty, to przepraszam. Ale miałem zawsze dużo do powiedzenia. Dziękuję.